Siemaneczko, z tej strony Wanelek się kłania. No i witam was moi kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam was po długiej przerwie. No i jak widzicie, znajdujemy się gdzie? Na Dzikiej Dolinie, czyli na serii Dzicy Rolnicy. Sezon drugi oczywiście. Lecimy sobie. Gospa została przebudowana, słuchajcie. Maszynki też są inne, zaczynamy od nowa. Także pierwszy odcinek z sezonu drugiego na Dzikiej Dolinie właśnie. Sąsiada nie ma, niestety, bo chłop zbankrutował. No i posprzedawał wszystkie maszyny, bo mu komornik chciał zabierać. No i wyleciał za granicę. Więc no taka sytuacja niestety. A my, słuchajcie, lecimy sobie. No i jak na początku widzicie, domek jest ten sam, nie zmienił się, jak rozumiem, też nie, ale tutaj wyburzyłem wszystko. Postawiłem wiatę, postawiłem taką dużą jakby dołę połączoną z oborą. Tu mamy oborę. Tutaj właśnie taką właśnie pod dachem. Ale krówek nie mam żadnych jeszcze, więc dopiero będziemy kupować, a więc tak. Może pokrótce maszynki przedstawię. Tutaj mamy taki prawo siewny z Polgromu, a ten na 270 z Poznaniakiem. Tutaj mamy Piarskiego, tam mamy talerzywkę od Unii. Jak się nie mylę, nie wiem. No tutaj rotacyjna agrometa. Tutaj też sipne wijareczka. Tam mamy rozsiewacz na węzeł Raucha. Dobra, następnie tutaj mamy Sipme, prasę do belek okrągłych. No i tutaj biegnę się na Bizon Z056 się kłania, no i elegancko, nie? Przechodząc tutaj dalej, mamy zgrabiarkę gwiazdową. Mamy przyczepę Autosan D47. Tutaj mamy 4-obrotowy pług, agregat od Gometa. Szczepa od Zesława, Leonika mamy, dobry sprzęt, sunigowany, 150 koni słuchajcie ma, ale to nie się z tym. Tutaj największa magia się kryje. Czyli mamy tak, John Deere'a, 6410, około 105 koni. Mamy tutaj rozrzutnik Agrometa, czyli pół tony. Mamy C363P. No i mamy Ursusa 912 z turem. A więc słuchajcie, dzisiaj zima. No tradycyjnie, słuchajcie, zaczynamy od nich. Także no bierzemy. No i tutaj jeszcze nie pokazałem was, tutaj ja spędzę tura jest, ale już. Jeszcze z tym beczki, słuchajcie, nie mam w międzyczasie. Tam będę się rozglądał za beczką, ale na razie to pierwsze co, no to bierzemy sobie dżentelka, właśnie nie zasiadamy. Tylko wybaczę sobie, zmienię sobie, słuchajcie, tutaj tylko to automatyczne odpalanie, żeby nie było. Przyczepimy sobie przyczepę. Tu będzie to właśnie. No i tak, tym rzędnikiem przyczepę będziemy wchodzić do dworze. To w sumie bardzo sobie przygotujemy. Ten biernik się tam już grzeje, a my tutaj wchodzimy sobie. Słuchajcie, tutaj Ursusa zabieramy. No i lecimy sobie pod autotankę. Kurwa, pierwszy dzień już. Kurwa, kraksa masakra normalnie. Może jakoś to się skończy, normuje, więc... Dobra. Zaczepiamy sprzęta. No i dobra, pierwszy z John Deere'em pojedziemy, słuchajcie. No, buty sobie włączymy.
Sprawdzimy sobie, słuchajcie, dżembirko właśnie pod... na pola właśnie. O góry. Dobra, wyjeżdżamy, wylecimy sobie. Ale jakoś sobie poradzimy. Najwyżej tutaj gdzieś się zaraz staniemy. Albo o, kurwa, mam miejscówkę. O tutaj. Tu jest taka mała łączka, widzę. Idziemy tutaj tą łączkę, może się sąsiad nie obrazi. Postawimy dżembirka. No i nie wstawimy, kiedy wyprzynicę tutaj to mamy do koszenia. No, musimy pójść, biegniemy z całych sił. Po drodze, słuchajcie, dobra, nic nie jedzie. No dobra, to lecimy sobie, biegiem po bizonka. Dobra, spowolnij trochę. Dobra, okej. O, palno, elegancko. Tak, podnosimy header i wyjeżdżamy w pole muci, słuchajcie. Więc, a zapomniałem wspomnieć, co w początku, słuchajcie, jeżeli się filmik spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subika. A być na bieżąco, słuchajcie, aby was nie minęły kolejne filmiki, oczywiście oraz live'y. Więc serdecznie zapraszam. Live'ujemy co parę dni, słuchajcie, więc... Tak to będzie dobra, cześć sobie babko, dobra, lecimy, słuchajcie. Mucić, bo już trzeba mucić. No. Jesteśmy w pół. Może kurwa nic nie będzie jechało tutaj, to nie przywalimy. Sobie. Samochód. Bo tutaj nie ma kurwa gdzie zjechać, słuchajcie. Taki minus jest, nie ma tu gdzie zjechać właśnie, to jest takie... Taka droga właśnie tutaj nie ma jak zjechać, ewentualnie w pole tam zjechać. To trudno, ale dobra. Także tak, pierwsze co, słuchajcie, musimy to na stronę robić. Już nie wiem. Łączka do słomy. Lecimy, słuchajcie, sobie z koszeniem. Plan, słuchajcie, na odcinku jest taki, żeby pokosić tylko to pole, bo nie chcę za długiego odcineczka robić. No i lecimy, słuchajcie. Ale ładnie idzie, powiem wam, tutaj nie ma, na szczęście nie ma kamieni na tym polu. Chyba. Nie jestem pewny dokładnie, ale lecimy sobie. Z żeniowaniem, słuchajcie, no bajzonem, no piękny klimat, no nie?
bizonek, borsy na gospodarstwie, no trochę nowszy to John Deere, słuchaj, to jest, ale kupiłem John Deere też, no bo stwierdziłem, że muszę jakiś ciągnik mieć większy z przednim napędem. On jest to pięciokonny, nie jest duży, więc idealnie. No lecimy na tej sobie ze żniwowaniem. Mam nadzieję, że ogarniemy to w miarę szybko. Nie będę musiał się tutaj przedłużać z odcinkiem, żeby nie było za długiego odcineczka. Bo to przestawienie też jest sporo, więc właśnie podbiegę troszkę, ale lecimy. On się spieszy trochę, tutaj nie powiem. Nie, ale lecimy kurwa, bo nie mamy czasu, a odcinek nie chcę, żeby nie był długi, żeby wiecie, żeby oglądać go najwyżej. No 25 minut odcinka będzie i nie wiem, słuchajcie, najwyżej robota zostanie, dokończę poza odcinkiem. No więc tak, tak to będzie. No a my lecimy kurwa, więc trzeba kościć. W miarę szybko idzie, może ogarnię temat, to to ogarnę szybciej. Może. Bo ogarnął to super, kurwa, naprawdę zadowolony, że się udało to ogarnąć. No to no, to wyciniemy jeszcze jednego skrajniaka tutaj od drogi. No co, spajka może pójdzie w środku w miarę. To puszczenie, nie ma tragedii. Tam trochę mi się zeszło, wszedłem trochę, ale ujdzie, słuchaj. No, elegancko, tylko słuchajcie, widzę. Kurwa, czego ja tak na kolę więcej, że kurwa schodzę, to ja nie wiem. Kisnę kurwa nie tak i teraz przejdę. Masakra, słuchajcie, no. Ale potrzebuję szybko ogarnąć ten odcineczek w miarę. O, zaraz będzie sypanko, słuchaj to. Cofniemy się, tak będziemy właśnie wygodniej wysypać góra w porze, żeby było szybciej, słuchajcie, zaraz się podjedzie właśnie i zaraz wysypujemy. Kumowa już pełna. Yeah.
przegarkach, że wchodzi się zawsze skryna, ale ogarniamy sytuację, słuchajcie. Lecimy. Tutaj ładnie idzie robota, powiem wam, w miarę sprawnie, szybko. To najważniejsze. Bo jakbym przydoptył samochód, to słuchajcie, bym się kuźwa nie wypłacił. Takie odszkodowanie by mi poszło z mojej winy, bo nie patrzyłem do tyłu. Bym skasował samochód i bym miał kuźwa ze z nim wpłacenie za samochód, to dopiero by było. Makabra, powiem wam. Ale jak to ujdzie. W miarę sprawnie to idzie, to zaraz skończymy. Skończymy pole zaraz. Na odcineczku skoszone jedno pole, drugie co spajcie skoszę poza odcineczkiem. Albo w ogóle spajcie na lewiku co skosimy. Pole to. Sprawnie patrzę, to nie jest duże pole, słuchajcie. Dobra, z samochodu nie ma dobrze. Już wyjeżdżamy z tej drogi. Bo nie chcę, słuchajcie, przypału, no i że walnę w kogoś. I potem płać, kuźwo, bo się człowiek wtedy nie wypłaci i dopiero będzie, słuchajcie. Takie to jest właśnie ten urok. Właśnie nie dopatrzy się, samochód będzie jechał i nagle ciar. No, a bizona w fajta to skasuje samochód, a bizona nie skasuje. To jest, wiecie, najlepsze to, że sprzęt będzie cały, a uszkodzony samochód będzie czyli. Mnie jeszcze pozwą właśnie, że nie patrzę jak jeszcze. Dopiero będę miał fajta problem, to tak nie bardzo. Ja sądziłem, że słuchajcie, zmieścimy to w jedną przyczepę, ale co tu się spodziewać po takim kawałku. O, się wysypiemy i koniec odcineczka, elegancko, słuchajcie. Odcineczek zrobiony. Kuźwa, ale schodzę. Czasami na tej klawiaturze, słuchajcie, odzwyczaiłem się od klawiatury i tak to jest. Wygibasy porobiłem. Dobra, słuchajcie, wysypujemy to i już kończymy odcinek. Ja sobie, słuchajcie, nie tylko zrobię już poza odcinkiem właśnie. To wszystko już ogarnę poza odcineczkiem, słuchajcie, sprowadzę sprzęt i tak dalej, to już nie będę tutaj tak zanudzał właśnie. Dobra, elegancko sobie kup. O! Elegancja Francji, słuchajcie. Słuchajcie, z pięknym widokiem, słuchajcie,
się z wami żegnam. Także zostawcie łapkę w górę oraz subika, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Wyświetli wam się czerwony przycisk, zróbcie tak, żeby on był szary. Dla mnie to jest, słuchajcie, mega wsparcie, no bo ten powrót może uda się wybić, więc słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to kliknijcie ten czerwony przycisk, aby być na bieżąco, słuchajcie, aby nie przegapić kolejnych filmów oraz kolejnych lewików oczywiście. Lewiki są co parę dni, albo są najwyżej codziennie, jak się uda, to będę codziennie, ale będę starał się robić więcej live'ów. No i napiszcie hashtag powrót Vaneleka w komentarzu. Gdzieś tutaj wam się właśnie na ekranie pojawi ten hashtag powrót Vaneleka i kolejny hashtag dzicy rolnicy. Także to wam się pojawi tutaj na ekranie. A ja, słuchajcie, dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie, cześć!